No hejka kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Jak widzicie, trochę inaczej jak na mnie, nie na budowie, bo dzisiaj w ogóle ten vlog będzie totalnie inny. Fajna taka, wiecie, odskocznia z tych ciężkich buciorów, z tego kurzu. Będzie dzisiaj bardzo księżniczkowo, bardzo tak glam, ale jak widzicie, najpierw się trochę relaksuję, zaraz wybieram się do fryzjera, ale mówię, tak sobie usiądę. Mam jeszcze taką chwilkę, taki relaksik i jak widzicie, tutaj mi pomaga dyfuzor powietrza od Aromatli. No i powiem wam, że jeszcze do tego użyłam od nich olejku. Jejku, te olejki cytrusowe są tak niesamowite. Ja wam powiem, że wy wiecie, że ja ostatnio bardzo byłam mocno przeziębiona, już dawno tak mocno przeziębiona nie byłam i rzeczywiście mnie to dopadło, więc teraz się tu wspieram tymi olejkami cytrusowymi, które mają działanie bakteriobójcze, wirusobójcze i też one bardzo dobrze działają na zasypianie, na taki relaks. Powiem wam, że też olejek różny, co mnie zaciekawiło, bardzo też pomaga w gojeniu ran i właśnie w zasypianiu. O tym nie wiedziałam. Wiedziałam, że olejek różany jest bardzo dobry, ale tych właściwości nie wiedziałam. I ja was zachęcam właśnie do sprawdzenia na Aromatli o właściwościach olejków, ale przede wszystkim nawilżacza, który no, bardzo fajnie wam nawilży wasze powietrze. U nas teraz na Florydzie też to powietrze jest bardzo suche, bo już skończył się ten okres dużej wilgotności i teraz jest naprawdę powietrze suche, ciężej się oddycha, zwłaszcza w nocy, kiedy my też tutaj korzystamy bardzo dużo z klimatyzacji. Więc tutaj, prawda, drogi, tutaj te górne drogi oddechowe bardzo nam się oczyszczają i dużo przyjemniej się zasypia, relaksuje nawet w ciągu dnia. No i jak widzicie, też on ma taki vibe trochę kominka, to światło nas tak fajnie otula, jest tak przyjemnie, kiedy właśnie za oknem jest tak bardziej deszczowo, jakoś tak dzisiaj. I jak wiecie, ja kominek w górach posiadam, tutaj na Florydzie niestety nie mam, więc się tak wspieram tym tutaj dyfuzorem, który jak widzicie jest bardzo malutki, ładny, elegancki. Myślę, że do każdego pomieszczenia będzie fajnie pasował. Oni też na swojej stronie mają też takie małe dyfuzory, które, uwaga, można nawet mieć w samochodzie. Więc jak potrzebujecie takiego właśnie nawilżenia, czy takiego relaksu w ciągu dnia, to zobaczcie u nich na stronie. Oni też posiadają właśnie takie mniejsze nawilżacze. Jest bardzo łatwy, jeżeli chodzi o uruchomienie, z tego względu, że wystarczy wlać wodę, możemy używać go jako samego nawilżacza lub właśnie dodać olejek eteryczny. Mamy tutaj kabel na USB, więc też łatwo go wszędzie podłączyć, nawet właśnie w samochodzie. No i uwaga, teraz jest najniższa cena z tego względu, że tam u nich trwa Black Friday. Jak wiecie, Black Friday jest tutaj właśnie w Ameryce co roku i co roku można naprawdę upolować bardzo fajne rzeczy i Amerykanie robią w ten sposób, że oni kupują właśnie w Black Friday prezenty. I ja wam też polecam, na przykład taki piękny dyfuzor, on jest od razu w pudełku, więc już jest fajnie zapakowany. Wystarczy tylko go podrzucić pod choinkę, czy dla siebie, czy dla kogoś. Bardzo fajny prezent i jeszcze w bardzo okazjonalnej cenie, a do tego wszystkiego też działamy, prawda, na swoje zmysły, na swoje zdrowie. Dajcie znać koniecznie, czy używacie właśnie takiego nawilżacza powietrza i czy wam się ten akurat sprawdzi. Linka zostawiam wam na dole w opisie tego filmiku. A jeszcze wam tylko wspomnę szybciutko, że to jest w ogóle polska marka, która jest na rynku, prężnie się rozwija, ma bardzo dużo zadowolonych klientów. Często możecie o nich poczytać na Onecie czy na Forbes, więc jak naprawdę bardzo lubię wspierać takie polskie marki. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja się nie mogę napatrzeć, cały czas tutaj zerkam, bo to tak ładnie wygląda. Więc tak jak mówię, wchodźcie na stronkę, ona też wam się tutaj powinna gdzieś wyświetlić na ekranie, bo teraz jest najniższa cena, niższej już ceny nie będzie. No i mówię,
Ach, te olejki, ja Wam polecam te cytrusowe olejki, olejek pomarańczowy, cytrusowy. Jejku, to tak pachnie i tak fajnie orzeźwia, no i też relaksuje. Kochani, tym razem jadę do fryzjera. Paznokcie już zrobione, później Wam pokażę, bo tu mam jakoś prześwietlone. Bardzo delikatne, będą pasować do stroju, do wszystkiego, a teraz jadę już w końcu. Więc tak, ja już słuchajcie, do Moni odmawiałam dwie wizyty, z tego względu, że tak przy pierwszej miałam przyjechać, ale musiałam pojechać na budowę, a przy drugiej, no niestety się rozchorowałam, więc nie byłam w stanie do Moni przyjechać, więc już dwa razy odmawiałam wizytę u Moni i w końcu mi się udaje. Teraz właśnie wyszłam ze sklepu hydraulicznego, ale to już widzieliście w poprzednim vlogu, a ja teraz już uciekam i będziemy tworzyć, nie wiem czy będziemy robić kolor, nie wiem co tam Monia mi wymyśli, ale na pewno będziemy je ścinać. No i zabrałam też ze sobą to ustrojstwo, żeby Monia mi pokazała, jak to najlepiej przymocować do włosów, bo wiecie, z moimi włosami jest trochę ciężko, bo one są krótkie. Jak to dobrze umocować, żeby to wyglądało tak, wiecie, ładnie, a nie śmiesznie. Więc mam nadzieję, że Monia mi w tym pomoże. No i co? No to jedziemy! A jak Monia, ty myślisz, żeby to teraz przypiąć? Jak ty myślisz to? Bo wiesz, trzeba jakoś. Myślisz, że z tej strony. Chcesz sobie jak debil, wiesz, że mi chodzi. Zobacz sobie. Spokojnie? Spokojnie. A pokażę ci, jaką mam sukienkę w ogóle do tego. Widzicie jak elegancko? Elegancko. No to jest to fajne, nie? Ta-dam! I koniec, słuchajcie, zobaczcie. Moja mi tak delikatnie jej wywinęła. Jak wiecie, ja dużo mocniej je sobie skręcam, więc mam dzisiaj tak naprawdę delikatnie, ale moja mi dała super produkt do włosów. O, może będziecie mogli sobie zakupić. Czekajcie, kliknę, żebyście mieli ostrość na produkt teraz. O! No i czekajcie. I ja pamiętam tą firmę z jakiegoś kalendarza adwentowego i miałam rzeczywiście taki coś takiego w sprayu i to rzeczywiście bardzo fajnie się na to układało włosy. I Monia mówi: "Słuchaj, użyj sobie tego, bo to nie jest takie mocne jak lakier, a w sumie dużo lepszy efekt daje, unosi u nasady, fajnie się włosy trzymają, więc Monia, dzięki, jak zawsze. Monia też mi, jak widzieliście, pokazywała, gdzie to najlepiej, jednak po tej stronie. Ja myślałam, że po tej będę przypinać, ale nie, lepiej jednak po tej. I jeszcze co? I jeszcze Monia mówi: "Słuchaj, jak ty się wybierasz na taką imprezę, ja mam idealną sukienkę, musisz ją koniecznie przymierzyć." Ja myślałam, że sobie ją założę na inną okazję. I ja, słuchajcie, teraz jadę właśnie do Moni. I jej syn da mi tą sukienkę, bo akurat jest w domu i będziemy jeszcze mierzyć taką opcję, więc zobaczymy w końcu, w czym ja pójdę. I jadę też jeszcze przy okazji po Kacperka. Dobrze, że wszystko jest w podobnym. Jeszcze się muszę napić, bo już zaschło w gardle. Dobra, to ja. No dobrze, kochani, jak widzicie, ja już pokręciłam swoje włosy i powiem Wam tak. Ja Wam nagram na pewno tutorial, jak ja kręcę te swoje włosy, jak ja je układam, bo jak widzicie, moja fryzjerka mi trochę inaczej je układa. No niestety nie dało się tak, żebym ja mogła się z Monią spotkać w sobotę, z tego względu, że wiecie, jeszcze dzieciaczki muszę odwieźć do wujka, Marek jest już na budowie, dzieciaczki czekają na mnie na dole, tam się bawią. No i ja się tak spieszyłam, tak się z tym wszystkim spieszyłam, że mówię: "Nie, pewnie
pewnie mi zaraz nie wyjdzie, jak będę Wam nagrywać tutorial, więc ja kiedyś na pewno na spokojnie Wam nagram taki tutorial, bo ja wiem, dużo z Was się pyta, jak ja te włosy układam, więc czekajcie, na pewno taki film się pojawi. A teraz łyk wody. I już teraz szykuje się, zrobimy sobie razem makijaż, a ja Wam przy okazji opowiem, gdzie ja w ogóle idę, bo ja chyba w ogóle Wam nic nie powiedziałam. Więc zacznę od fluidu. Teraz słuchajcie, fluidy dwa muszę mieszać. Ja mam od Fenty Beauty, bardzo mi pasują. One się też nawet jak na początku wydaje Wam się, że będzie za ciemny ten fluid, to on później bardzo ładnie się dopasowuje do mojej skóry. Ja używam teraz dwóch odcieni z tego względu, że jeszcze trochę jestem opalona na ciele, a twarzy nigdy nie opalam, więc to jest taki mój problem, żeby troszeczkę sobie tą twarz, ona i tak jest zawsze jaśniejsza niż reszta ciała, ale wiecie, jednak żeby nie było takiego strasznego przeskoku. Więc słuchajcie, ja dzisiaj wybieram się, gdzie ja się wybieram? Ja się dzisiaj wybieram, będę się tutaj wspomagać lusterkiem, bo w kamerze to ja powiem Wam, że to, w tym podglądzie to ja nic nie widzę. Ja dzisiaj, słuchajcie, się wybieram na moja panna młoda, moja koleżanka Sandra, którą możecie kojarzyć z innych vlogów, poprosiła mnie, żebym została jej druhną. No, więc wybieram się dzisiaj, słuchajcie, na spotkanie z Sandrą i z innymi druhnami i będziemy tam mówić uroczyście tak, że zgadzamy się na to, żeby zostać jej druhną. Jak znam Sandrę, to na pewno tam przepięknie wszystko przygotuje. Zresztą Sandra ma taki fach, taką pracę, że rzeczywiście robi piękne, piękne rzeczy, pięknie organizuje różne spotkania, sesje i w ogóle, więc pewnie też będziemy musiały się przygotować na to, żeby ponagrywać z Sandrą różne rolki, porobić zdjęcia, żeby była taka piękna właśnie pamiątka. Zresztą ja z Sandrą już rozmawiałam na ten temat wcześniej i jej mówiłam, że ja się na wszystko piszę, co tylko będzie chciała, no to będę z nią nagrywać. Więc tak, moi drodzy, się to przedstawia. Bardzo fajna, moim zdaniem, tradycja, jeżeli chodzi właśnie tutaj o amerykańską kulturę, bo rzeczywiście się to bardzo często widzi, że się prosi na te druhny i bardzo często panny młode mają na przykład 6 czy 7 tych druhen, albo i nawet więcej. Dla wszystkich się kupuje takie same sukienki, albo w tym samym kolorze, o podobnym kroju, ale jednak wiecie, się czymś tam różnią, więc ja wiem, że my też będziemy takie sukienki u Sandry wybierać. No więc bardzo fajnie, idziemy sobie do restauracji, same kobitki, to jest takie spotkanie też dla samych kobiet, to jest taki przedsmak przed panieńskim. No bardzo fajna tradycja, naprawdę mogłaby się, tak już wiecie, jakby wpisać też w polskie klimaty, bo to jest taka kolejna fajna impreza, po której można mieć fajne takie wspomnienia i taki fajny czas ze sobą. No i właśnie moja babcia, słuchajcie, 97-letnia, jak ja jej zaczęłam o tym opowiadać, gdzie ja idę, to ona mówi: Ania, ale kiedyś też tak było, że w Polsce się miało więcej tych druhen, bo panienki miały okazję w ogóle gdzieś wyjść na jakąś potańcówkę i czasami nawet znaleźć swojego przyszłego męża. Więc jak widzicie, w Polsce też to miało miejsce. Teraz widzę, że to właśnie powraca, więc też bardzo fajnie, że dziewczyny w Polsce mogą mieć taki swój czas, ale też fajnie by było, żeby właśnie w Polsce dziewczyny mogły się tak jeszcze raz spotkać, nie tylko na takim typowym panieńskim, tylko właśnie poproszenie swoje druhny o to, żeby poproszenie swoje przyjaciółki o to, żeby były druhnami. Bardzo mi się ta tradycja podoba. Dzisiaj jak nigdy dodam, słuchajcie, różu z tego względu, że ja na co dzień w ogóle nie używam różu, ale dzisiaj on bardzo pasuje, bo uwaga, cała impreza będzie właśnie w takim różowym stylu, takim takiego różu vintage i w ogóle my też mamy tak trochę vintage wyglądać, więc powiem Wam, że się tyle nawybierałam różnych stroi. Trzy opcje miałam na to,
ale prosiłam właśnie moje koleżanki, inne, Marka, dzieciaki, żeby mi powiedzieli, w którym najlepiej wyglądam. Zresztą dziewczyny, które też będą na tej imprezie, one też mi w tym pomagały, więc wszystkie nawzajem sobie wysyłałyśmy zdjęcia i się jakby razem wspierałyśmy i sobie właśnie mówiłyśmy, w co się najlepiej ubrać. No i słuchajcie, też jest jakby wpisane jakby w ten dress code, że mamy mieć wszystkie rękawiczki, takie delikatne, tiulowe rękawiczki, przezroczyste, żeby się właśnie spotkać jakby na taką, wiecie, taka, to jest taka herbatka, taki drink, taki popołudniowy, późny lunch, można powiedzieć, właśnie na dworzu, taki, w takim stylu właśnie takiego, wiecie, takiego ogrodu, coś na takiej zasadzie, więc ja dzisiaj też będę bardzo różowa, będę miała też różowy makijaż, przynajmniej taki delikatny, żeby tutaj, wiecie, nie przesadzić. I ja bardzo się obawiałam właśnie tego, żeby nie być przebraną w tym stroju, więc chciałam bardzo, żeby ten strój nie był taki taki aż za bardzo, dlatego wybrałam chyba najdelikatniejszą sukienkę, a po prostu pobawiłam się dodatkami, tak mi też dziewczyny doradzały, żeby właśnie tak zrobić. No i tak uczyniłam. No mam nadzieję, że Sandrze się będzie podobać. Zaraz jej wyślę zdjęcie z moim strojem, więc mam nadzieję, że zaakceptuje, bo jakby co, to jeszcze mogę się przebrać szybko, bo jeszcze nawet nie zaczęłam się ubierać. No, Marek jest, słuchajcie, na budowie, bo musiał tam pojechać i pomierzyć parę rzeczy, też coś tam chce zrobić, no nie traci czasu, wiecie, my za chwilę, można powiedzieć, że wyjeżdżamy w góry, robić jakby na zaś jakieś rzeczy na budowie, też tam się spotkać z paroma osobami, które po prostu to będą też wykonywać. A ja dzisiaj mam takie wyjątkowe wyjście i bardzo się z tego cieszę, bo mówię, z tych buciorów, z tego kurzu budowlanego, chociaż bardzo ja to lubię i naprawdę mogłabym, słuchajcie, na kontraktorce pracować, to nie przeszkadza mi to w ogóle. To fajnie jest tak od czasu do czasu sobie właśnie gdzieś z dziewczynami wyjść, tak się zrelaksować, poczuć się tak trochę inaczej. Tak, no dzisiaj to na pewno każda jedna się będzie czuć bardzo bajkowo, tak wyjątkowo. No i mamy nadzieję, że właśnie Sandrze się wszystko spodoba. Zaraz Wam też pokażę, jaki drobiazg Sandrze kupiłam. Bardzo mi się podobał, ale Sandra powiedziała, że to w sumie nie my mamy jej kupować teraz prezenty, tylko ona jakby robi tą imprezę dla nas, więc no to też jest strasznie miłe. Dobra, ja już, słuchajcie, prawie kończę ten swój makijaż, bo naprawdę nie zrobiłam tutaj nie wiadomo czego. Chyba dodam jeszcze kreski. Tak, jestem dziwna, bo najpierw maluję sobie rzęsy, a później będę dodawać kreski jeszcze na górze, ale tak słuchajcie, mi jest wygodniej. Dajcie znać, czy też tak robicie. No i zaraz się przebieram i zaraz już lecę na imprezę, bo obiecałam też Sandrze, że po nią przyjadę. U niej też jest jej siostra, która specjalnie przyleciała z Polski, więc będziemy wszystkie razem zaraz jechać na tą imprezę. Ja dzisiaj będę szoferem. A, jeszcze usta, jejku, widzicie? Tak się już spieszę. Usta delikatne, takie błyszczące. W ogóle ten makijaż jest bardzo delikatny, nie wiem, czy widzicie, ale ja taki lubię. Jeszcze tylko jeden gadżet, pokażę Wam z bliska rękawiczki, które wybrałam. Mam takie długie rękawiczki, zobaczcie. Takie ładne, w takie kuleczki, kropeczki. O, i one właśnie będą tak wyglądać i tutaj będą tak ładnie je tak, o, sobie założę. W ten sposób. Wiecie, ja mam odkrytą sukienkę z odkrytymi ramionami, więc te rękawiczki też będą bardzo ładnie wyglądać, tak będą elegancko. No i oczywiście do tego to, co widzieliście już u Moni. Monia mi właśnie poleciła, żebym to tutaj tak sobie spięła. No dobra, to ja się idę przebierać i uciekam. Powiem Wam, że z butami też miałam problem, które wybrać. Padło na te. One są przepiękne, one się tak ładnie mienią. Teraz są troszeczkę prześwietlone, ale one są w takim delikatnym różu, właśnie z tymi cyrkoniami.
Tutaj macie markę. Ja Wam bardzo polecam te buty. Nie jest za wysoki obcas, jest bardzo wygodny. Ja je kupiłam z myślą o weselu Andziax i w sumie je założyłam już pod koniec. Jak już nogi mnie bolały, odmawiały posłuszeństwa, to te właśnie założyłam, bo w nich się idealnie tańczy, naprawdę noga odpoczyła, więc postawiłam na te, bo wiecie co, to będzie jednak impreza na dworzu, więc stwierdziłam, że ta noga mi się tak nie będzie pocić, nie będzie tak się męczyć, bo też myślałam właśnie o tych. Te też są śliczne, takie właśnie z cyrkoniami, przezroczyste. No idealnie by, prawda, pasowały. Te są w takim srebrnym wydaniu, zresztą srebrną biżuterię właśnie zakładam. Albo myślałam o tych. Te są od Betsy Johnson, ja je kiedyś kupiłam w Warszawie w TK Maxie. Też są piękne, takie księżniczkowe, różowe, brokatowe. No jak widać, mam trochę takich bucików delikatnych, takich właśnie innych niż czarna szpilka. Bardzo lubię, więc, ale te zaraz założę, będzie mi najwygodniej i też w nich się super prowadzi samochód, co najważniejsze. Wam, kochani, pokażę prezent, jaki mam właśnie dla Sandry. Tutaj takie ładne pudełeczko kupiłyśmy wczoraj z Wiktorią i na jednym z vlogów mogliście widzieć to i ja nawet mówiłam i widziałam, komu to sprezentuję. To jest taki drobiazg, teraz w okresie takim świątecznym, na choinkę, ozdoba z pierścionkiem zaręczynowym i tutaj jest, słuchajcie, ten rok, który teraz mamy i właśnie, że oni się zaręczyli w tym roku, więc mi się wydaje, że na to spotkanie, na które się wybieram, idealnie pasuje i to będzie taki fajny drobiażdżek. Jak widzicie, ja właśnie w sumie już dojechałam, miałam Wam nagrać, że jadę, ale w sumie to już dojechałam na miejsce. Jeszcze wyciągnęłam swoje okulary przeciwsłoneczne, które idealnie się wpisują w klimat w ogóle stylu tej całej imprezy. Więc fajnie. I właśnie czekam teraz na dziewczynę. Będę jechała z główną moją tutaj szefową imprezy, czyli z naszą panną młodą, która całą tą imprezę dla nas organizuje. No i ona wie najlepiej, gdzie jechać, więc nie zgubię się, będę na pewno na czas, więc ja tak wolę. I fajnie, ja mam też, wiecie, duży samochód, więc mogę dużo osób zabrać i też dużo rzeczy zabrać, bo wiem, że tam Sandra coś ma jeszcze do zabrania. No nic, ja czekam i już chyba się zobaczymy na imprezie. Jak Wam się podoba? Hello, hello. Słuchajcie, tutaj ciężka praca. Tak, dziewczyny się tutaj spracowały. Teraz będzie nagroda. Spocone, zmęczone. Tak, no nie. Ale będzie piękna pamiątka. So you want to edit the phone video, but you want me to do like the little recap, right? This is your seat. Yes. And this paper you have to read. O, wow! Zdjęcia są na każdym. Zdjęcia są. O, widzę siebie, widzę siebie. O, czad! Jakie to jest piękne, zobaczcie. Popłaczę się zaraz. Nie płacz. Jakie cudne.
Jak widzicie, ja sobie tą gazetkę z kwiatów ściągnęłam. Kwiaty pięknie wyglądają w wazonie, tak się ładnie jeszcze rozwinęły. No i słuchajcie, każda z nas dostała właśnie taką samą gazetę, tylko każda ze swoim zdjęciem. No i też tutaj właśnie dlaczego zostałyśmy wybrane i też od razu zaproszenie, tak można powiedzieć, na ślub. Więc bardzo fajnie to wygląda, no przepiękny to jest pomysł, jejku, cudo, może ktoś się zainspiruje. Do tego każda z nas jeszcze dostała po prezencie, zobaczcie jak pięknie zapakowane. Tutaj mamy mini kosmetyki od Diora, tutaj mamy szmineczkę, właśnie tą różową od Diora i tutaj mamy, uwaga, uwaga, świeczuszkę, która ma napisane jakby taki jakby skład nie panny młodej, tylko druhny. Bardzo fajnie jest to wymyślone, bardzo mi się to spodobało. No w ogóle Sandra zrobiła sztos. No dobrze kochani, mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Dla mnie to było takie całkowicie coś innego. Pierwszy raz zostałam druhną, bo świadkową byłam dwa razy, ale druhną zostałam pierwszy raz. W ogóle nigdy nie byłam na takiej typowej amerykańskiej imprezie właśnie związanej z druhnami, więc tym bardziej bardzo fajne przeżycie. No ja dziękuję bardzo Sandrze, bo było świetnie. Ja się tak cieszyłam, że ona była taka zadowolona, że my wszystkie podołałyśmy z tymi strojami, że każda się postarała. Zresztą widzieliście, my wszystkie naprawdę dokładałyśmy największych starań, żeby było tak, jak sobie Sandra wymarzyła, więc bardzo się cieszymy, że to wszystko wyszło. Było super, przepyszne jedzenie, fajna atmosfera, naprawdę bardzo, bardzo fajnie się bawiłam. No i mi się wydaje, że to był bardzo ciekawy vlog dla Was, taki wiecie, typowy z życia tutaj w Stanach, no bo mogliście o tym nie wiedzieć, a jeszcze do tego wszystkiego może zainspirowałam Was jakimiś właśnie prezentami, czy stylówkami, czy pomysłem na prezent. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobało. Ja już się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaki. Pa!